Trzeba coś na coś rzucić. A kto będzie pilnował, jak my stare poumieramy? Młody nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Trzeba pamiętać o tym. Akcja w tym roku jest rewelacyjna. Chociażby dlatego, że jest wspaniała pogoda. Nie da się ukryć ani wiatru. Słoneczko przygrzewa. Jest aż przykro, że o 11 kończy się mój dyżur i przyjdą następni. Ci, którzy pojawiają się i idą na cmentarz, są hojni. Naprawdę. Ciężka jest, bardzo ciężka. Słychać, że jest pełna. No a przede wszystkim no, bardzo ważne, że osoby odwiedzające groby swoich bliskich wiedzą, że potrzebna jest renowacja starych, zabytkowych nagrobków i nie skąpią grosza. Przypomnę, kwestę wymyślił Marek Światłowski i właśnie niedawno tutaj do puszki wrzucała jego żona Maria. Czyli krótka instrukcja obsługi. Wrzucając monetę bądź banknot, otrzymuje nalepkę. Tak, wspieramy renowację zabytkowych nagrobków. Dopiero zaczęłam, ale widzę, że się prężnie tutaj dzieje. Dużo ludzi przychodzi i wrzuca pieniążki. Szczególnie od tej godziny 11 to najbardziej jest taki szczytowy moment. Zrestaurowano 68 nagrobków na tej przestrzeni 14 lat od 2006 roku. Potrzeby są duże, mamy już następne, widzimy, które warte są uwagi, także duże są potrzeby. Są przyjaciele, są służby mundurowe, instytucje kultury, także Urzędu Miasta i oczywiście prezydent miasta Białej Podlaskiej, pan Michał Litwiniuk. Szkoły wspomagają Platerka, Kraszewski, także kilka szkół wspiera.